Cześć, witam Was bardzo serdecznie w tygodniu 26. Najpierw może zacznę od tego, jak to było z tymi bólami z zeszłego tygodnia. Od tamtej pory nie pojawiły się te bóle, z czego się bardzo cieszę oczywiście, bo wtedy mnie zmartwiły. Rozmawiałam również z moją położną i ona powiedziała, że mogły to być bóle właśnie ścięgien. I powiedziała nawet, że w takich wypadkach można nawet delikatnie właśnie się rozciągać, czy troszeczkę poćwiczyć, dlatego że wtedy, jeśli są to jakiekolwiek bóle właśnie mięśniowe, czy ścięgien, czegoś takiego, to one się właśnie wtedy rozgrzewają i przestają boleć. A mówię, że to jest właśnie naturalne, że wszystko się oczywiście, dzieciątko się teraz robi coraz większe, coraz no więcej jakby ciężaru noszę i to wszystko się rozciąga, robi się większe, a szczególnie, że w ostatnim właśnie chyba tygodniu brzuch mi strasznie urósł, co zobaczycie pod koniec filmu, i myślę, że mogło to być właśnie związane z tymi ścięgnami, także następnym razem, jeśli będziemy coś takiego po prostu boleć, to będę chyba wiedziała już od czego. Okej, w tym tygodniu, jak słychać, brakuje mi oddechu strasznie, po prostu to był mój chyba główny problem w tym tygodniu i właśnie jak mówię troszeczkę więcej, to zaczyna mi brakować oddechu. Wchodzę do siebie na drugie, mieszkam na drugim piętrze, wchodzę do siebie na drugie piętro i jest to samo, po prostu jest tragedia. Jestem bez oddechu, nawet jak powiem Wam, że jak się położę, to nie wiem, czy po prostu ten brzuch, po prostu już mi się to wszystko, dzieciątko robi mi się większe i tutaj mi się wszystko w górnej części brzucha mi się wszystko ściska, że nawet jak się położę, to często ciężko mi się oddycha. I pomyślałam sobie, no kurczę, zostało jeszcze jakieś 3 miesiące i muszę to po prostu przeboleć, tak to już właśnie wygląda, ale mówię, oddycha mi się naprawdę, naprawdę ciężko, mam taką zadyszki, dostaję po prostu bardzo, bardzo łatwo, czego nigdy wcześniej właśnie nie miałam, oprócz tego chyba jak paliłam papierosy może kiedyś wcześniej. Następnie okej, napisałam tutaj w notesie, że stan mojej skóry się poprawił i to było przez chyba jakieś 2 tygodnie, ale jak tylko napisałam to po prostu w notatniku, żeby nie zapomnieć Wam powiedzieć, to zaczęłam mieć po prostu znowu problemy skórne i to jest takie, przez całą ciążę mi się to ciągnie, jest on and off po prostu, jest cały czas, albo mi się polepsza troszeczkę, rzadko mi się właśnie polepsza, ale już myślałam, bo mówię, naprawdę przez 2 tygodnie miałam skórę w bardzo dobrym stanie, a teraz znowu mi się to kurczę pogorszyło. No ale nic, takie uroki, mam nadzieję, że mi to wszystko przejdzie po ciąży. Następną rzeczą, którą zauważyłam w tym tygodniu, zaczęłam gorzej widzieć. Co czytałam, też jest związane właśnie z hormonami w ciąży, że nie powinno się właściwie zmieniać jakichś tam okularów. Oczywiście ze szkłami kontaktowymi jest to łatwiej. Ja noszę szkła kontaktowe, ale zauważyłam, że przy komputerze siedzę po prostu tak w pracy, bo nie widzę, tak samo jak czytam. I muszę naprawdę, jeśli widzicie, że jakoś będę, nie wiem, nie będę w stanie się skupić po prostu dobrze, to znaczy, że nie widzę. Także jeśli chodzi o właśnie o oczy, to widzę, że mi się wzrok na pewno mi się pogorszył, ale mówię, to też mówią właśnie, że to jest tymczasowe i że po ciąży to wszystko po prostu wraca do normy. No i teraz spanie. Spanie po prostu dalej zaczęło mnie męczyć, również w tym tygodniu ostatnim. Nie mogę się ułożyć, po prostu co się położę, bolą mnie plecy właśnie na dole. Wyciągnęłam już tą moją, bo miałam kiedyś na samym początku ciąży, kupiłam sobie tą taką ogromną poduszkę, taką ciążową, która idzie tak w taką, nie wiem, taki łuk jakby. I jest ona dosyć duża i niewygodnie mi się spało wcześniej, ale teraz mówię, zaczęłam ją kłaść w różnych pozycjach i nic mi nie pasowało. W końcu położyłam ją tak jakby do góry nogami i po prostu kładę sobie ją między nogi, odgradzam się z drugiej strony. Z drugiej strony właściwie, bo ona jest taka dosyć duża, jak ją kładę tak po prawej stronie, jeśli kładę się spać na lewym boku, to właśnie jakby ona stopuje to moje przewracanie się na plecy, kiedy właśnie bolały mi plecy, także zaczęłam spać z tą poduszką. Śpi mi się troszeczkę lepiej, ale i tak nie mam ochoty po prostu spać. Budziłam się bardzo często w nocy, miałam naprawdę może 2 noce w tym tygodniu przespane tak okej, i to nie mówię tak super, no ale mówię, to też już sobie myślę, że tak już pewnie będzie do końca ciąży, jak nie gorzej. Kiedyś mi ktoś w pracy powiedział, że pod koniec ciąży właśnie będę spała już na siedząco i mówię, a ja tam nigdy nie miałam problemu ze spaniem, a teraz widzę, że może to być nawet, że tak może być. I ostatnią rzeczą, o której tutaj chciałam wspomnieć, o której nie wspominałam już dawno i niektórzy myślą, że to jest za dużo jakichś prywatnych informacji, ale nie daję Wam tutaj zupełnie jakiejś mojej prywaty,
wszystkiego, co się dzieje u mnie w sypialni, ale powiem Wam, że właśnie, tak jak mówiłam na początku ciąży, że libido mi się bardzo... Miałam jakieś niesamowite, teraz jest po prostu jakieś nie z tej ziemi, jeszcze jest po prostu, jest jeszcze gorzej, czy lepiej, nie wiem. Nigdy nie miałam z tym problemów, ale teraz to po prostu mam, no mówię, jakieś mam nie z tej ziemi libido. Wiem, że niektórym kobietom przychodzi ochota podczas ciąży, a teraz, a mi na przykład właśnie przyszła z jakimś, nie wiem, po prostu to jest coś nie do opisania. I mówię, dajcie znać, czy też tak miałyście, może jeśli, wiem, że niektórzy nie chcą się dzielić z takimi informacjami, ale ja Wam mówię, jak jest, nie daję Wam szczegółów tutaj mojego życia intymnego, ale powiem Wam, że właśnie, chyba dlatego, że właśnie, nie wiem, czy krew bardziej krąży do jakichś narządów płciowych i wszystkiego i mówię, nie wiem, biust się powiększa, wszystko, ja się ogólnie czuję, powiem Wam, że czuję się sexy ogólnie w ciąży i mówię, nie narzekam, na libido nie narzekam. Także tak to jest właśnie, tak to u mnie wygląda. To by było wszystko chyba, to by było na tyle, jeśli chodzi o tydzień 26. Pokażę Wam teraz mój brzusio. Jak widać, mój brzuch urósł po prostu niesamowicie. Jest on naprawdę, powiem Wam, że w ogóle dziecko kopie mnie non-stop. To te kopnięcia robią się coraz mocniejsze i ona na przykład raz mnie kopnie tu w jedną sekundę, w drugą tu, gdzieś tu, także po prostu czuję ją w całym brzuchu, także ona musi być już naprawdę dość duża albo długa, nie wiem, no ale tak w każdym bądź razie wygląda mój brzusio. I tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o tydzień 26, już się wystarczająco chyba zasapałam. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, pa, pa!